noga! Moja noga! Moja noga! Moja noga! Moja noga! Dzięki temu stać mnie na studzie dla córki. Dobra, miejmy to już za sobą. Moja noga, moja noga, moja noga, moja noga, moja noga! Ale super! Dziękówka! Nie ma za co, ale pamiętaj, proszę, żebyś uważał na twoją nogę! Niech pan nie panikuje, to tylko moja noga! Wszak mam drugą. Tylko twoja noga? Tylko twoja noga? Dobra, sam chciałeś. Jeśli jeszcze raz przyjdziesz do mnie z urazem, zamienię ci ją na... Na co? Na robonogę! Dzień dobry! Noga! Wygląda pięknie! Nie zbliżaj się do mych nóg, SpongeBob! O, przepraszam, nie chciałem przejechać pociągiem towarowym. Daj nogi! Ciuciu! Moja noga! Wspominki łaskoczą. A teraz proszę odejść. Mam pomysł. Będę ochraniał jego nogę od szkód inkognito. Siemka, koledzy! Już wróciłem! Moja noga! On ma taki zawód! O nie, groźnie, pomysł! Dobra praca, no. Ale wiesz, bezpieczniej będzie, jak użyjesz nogi stołowej, proszę. Wow, serio? Przecież nie podstawiłbym ci nogi, patrzą! Najważniejsze, że jego noga ocalała. Po prawej stronie spokojnie. Po lewej stronie też spokojnie. Przepraszam. Przepraszam. Ej, co tu się dzieje? Czy mogą panowie kupić ciasteczka? Alarm, panika! Niebezpieczna sytuacja na widelcu! Przyjąłem oręż! SpongeBob, dlaczego śledzisz moją nogę? Proszę, wysłuchaj mnie. Ta noga jest w niebezpieczeństwie. Mam rację, Patryku. Chyba coś sobie w nogę zrobiłem. W co? Moja noga! Kurczę, no. Niektórzy to mają w życiu farta. Ciesz się, że choć raz twoja noga nie ucierpiała. No wiem. Ale żal mi, że nie pojechałem do szpitala. Czemu? No bo nikt nie wie. Zabujałem się w siostrze. O, zabujałeś się w siostrze! Wiesz co? Wpadła mi myśl taka. Może uszkodzimy ci nogę, żebyś mógł poprzebywać ze swoją wybranką? Wyśmienicie! Tylko szybko, bo zaraz ma przerwę. Przerwę to sobie zrobi twoja kończyna. Chyba wezmę coś cięższego. No, chyba trzeba.